Pandemia niestety szkód nie zatrzymała łowieckich. My musimy robić swoje i zabezpieczać pola, chronić pola, może nie bezpośrednio, ale pośrednio, poprzez między innymi właśnie uprawianie pasów zaporowych. Na terenie naszego obwodu łowieckiego numer 101 mamy 11 takich pasów. To jest około 9 km pasów zaporowych. Pasy zaporowe to po prostu miejsca, w których cotygodniowo orujemy, uprawiamy karmę, taką wartościową dla zwierzyny, w tym przypadku kukurydzę, w niewielkiej ilości. Natomiast ona jest przeorywana, żeby zwierzyna, przede wszystkim dziki, miały zajęcie. Bawiły się tą kukurydzą, wybierały ją, a przez to traciły czas i nie wychodziły na pola. Jesteśmy na kolejnym pasie zaporowym. To jest taki typowy pas zaporowy w środku lasu. Dzięki uprzejmości nadleśnictwa oddano nam w użytkowanie jakąś drogę zrywkową, być może w lesie. I takich pasów mamy około 8, właśnie typowo leśnych. One są przeorywane, kukurydza jest worywana, zwierzyna ma tu spokój. Tu wokół tej strefy, po jednym oddziale dookoła, jest zakaz polowania, myśliwi nie polują, więc zwierzyna ma spokój, przychodzi tutaj żerować. Dzięki temu traci czas na zbieranie tych ziarenek kukurydzy i nie wychodzi na pola robić szkód. Rolnik to umie takie rzeczy robić, to nie ma problemu. I tygodniowo jeździmy na te pasy i to załatwiamy. W każdym razie mamy taką maszynę, którą żeśmy sami w zasadzie skonstruowali. Jest to talerzówka z nałożeniem na to siewnika. I tam wchodzi po prostu przynajmniej te 50 kg do siewnika, plus bierzemy na tą talerzówkę jeszcze 2-3 worki zawsze. I gdzieś w sumie to cotygodniowo się wysiewa i zapobiegamy po prostu tym szkodom. To się jakoś troszeczkę te dziki przytrzymuje w lesie, żeby tych szkód nie było. Na tym nam zależy od dobrej współpracy z rolnikami. Myślistwo to nie polega tylko na polowaniu, również polega na ochronie środowiska, jak i na ochronie zwierzyny. Dlatego tutaj uprawiamy te pasy zaporowe, żeby zatrzymać zwierzynę w lesie, żeby nie wychodziła w szkody rolnicze i także i leśne. Moim zadaniem w ogóle jest tutaj zasilanie tych pasów kukurydzą. I ja tu raz w tygodniu zasilam te pasy tym ciągnikiem i tym sprzętem i to mi schodzi około 6 godzin dziennie. Tu jesteśmy akurat na poletku łowieckim, który jest przeznaczony też na takie bezpośrednie wysiewanie karmy, która ma zapobiegać wychodzeniu zwierzyny na żer na pola. Sukcesywnie przez kilka lat, dzięki takiej spójnej polityce i takich zintegrowanych działaniach, które miały powstrzymywać te szkody, doszliśmy do optymalnego poziomu. Natomiast od pewnego czasu on się utrzymuje na takim samym poziomie. Już poniżej jego nie możemy zejść. Z tego względu, że jednak musimy utrzymywać zasoby zwierzyny w naszych lasach na pewnym poziomie i no nie ma cudów. Bram w lesie nie porobimy, które całkowicie zapobiegną wychodzeniu zwierzyny na pola. Zresztą przyczynia się temu też wysoka kultura rolnicza na naszych polach, bo im lepsza pasza na polach, lepsze ziarno, lepsza kukurydza, tym jest to bardziej łakomy kąsek dla zwierzyny i nie powstrzymamy tego bezpośrednio. Ale poprzez takie działania, między innymi właśnie intensywną gospodarkę na pasach zaporowych, powstrzymujemy tą zwierzynę, ograniczamy czas wychodzenia na pola. Cześć, tu Bartek z Top Agrar Polska. Polub ten film, subskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia o naszych nowych filmach. Dzięki.